Obóz rządzący złożył w Sejmie projekt ustawy o powołaniu specjalnej komisji, która zbada rosyjskie wpływy na politykę energetyczną państwa po 2007 roku. Prawo i Sprawiedliwość chce pilnego powołania komisji weryfikacyjnej. Komisji, która będzie badała wpływy rosyjskie na sektor energetyczny w Polsce w latach 2007-2022, na wszystkie kwestie bezpieczeństwa energetycznego w naszym kraju. Mówił rzecznik Prawa i Sprawiedliwości Rafał Bochenek. Chodzi o zbadanie wpływu rosyjskich służb na bezpieczeństwo wewnętrzne Polski. Blokada gazociągu Baltic Pipe, próba przedłużenia umowy gazowej z Gazpromem do 2037 roku oraz umorzenie rosyjskiej spółce miliardowego długu to tylko kilka przykładów niekorzystnych działań rządu PO-PSL. Ówczesny wicepremier i minister gospodarki nie ma jednak sobie nic do zarzucenia. Waldemar Pawlak twierdzi, że to za rządów Prawa i Sprawiedliwości wzrósł import węgla i gazu z Rosji. Żyją w świecie tajnych służb i spisków, a nie oglądają statystyk. Komisja będzie mogła uchylić decyzje administracyjne wydane w wyniku wpływów rosyjskich, wydać zakaz pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi do 10 lat oraz cofnąć i zakazać poświadczania bezpieczeństwa na 10 lat. Będzie składała się z 9 członków wybranych przez Sejm. No Jarosław Kaczyński rozumie politykę i wie, że chleba albo igrzyska. Jak każdy Polak za pensję może kupić dużo mniej chlebów, no to trzeba zrobić igrzyskę. Mówił poseł Koalicji Obywatelskiej Adam Szłapka. Projekt w sprawie powołania komisji weryfikacyjnej krytycznie ocenia Lewica. Wszystko to pachnie oczywiście hucpą wyborczą i raczej kampanią wyborczą niż poważnym podejściem do tematu. Bo jeżeli ma jakaś komisja ścigać jakichś rosyjskich agentów, to jest pytanie, co robiły służby wywiadu, kontrwywiadu, co robiła Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego przez te lata. PSL z kolei chce powołania komisji śledczej i rozszerzenia czasu jej pracy o lata 2005-2022. Komisja śledcza, jest pewien parytet w związku z tym, jak się rozłożyły miejsca posłów w Sejmie i każdy klub sejmowy w tej uczestniczy. Wcześniej o powołaniu komisji śledczej mówiła też Solidarna Polska. Politycy tej partii chcą też postawienia Donalda Tuska przed Trybunałem Stanu.